Baron Lamberto wkracza przy zbiorowym aplauzie. Uśmiecha się figlarnie jak wiosenny poranek. Cała szóstka wpatruje się w niego tuzinem szeroko otwartych oczu. I to ma być baron? A gdzie ten starzec o skórze jak pergamin, tak podobny do żółwia? Starzec, którego poznali kilka miesięcy temu, kiedy przyjmował ich do pracy. Pamiętają, że mieli wówczas przed sobą zgrzybiałego człowieka, mówiącego kruchym, zanikającym głosem, który wspierał się na dwóch laskach o złotych rękojeściach, przeszywając ich wzrokiem tonącym pod kaskadą powiek. Proszę o jedno. Imię ma być wymawiane wyraźnie, ale bez krzyku i bez załamań głosu. Zróbmy próbę. Najpierw churalnie, potem pojedynczo. Gotowi? Start. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Jak odmłodniał, zauważa pani Canci. Całkiem nie ten sam, dodaje pan Armando. Twarz Delfiny poważnieje z minuty na minutę. Nie uśmiecha się nawet w chwili, gdy baron pochyla się, żeby ucałować jej dłoń i mówi. Czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że pięknieje? Wydaje mi się, mówi Delfina z powagą, że w tej sytuacji musi nam pan udzielić wyjaśnień, nawet kosztem komplementów. Zostaliśmy wręcz oskarżeni o to, że winni jesteśmy pańskiej śmierci. A to śmierć tymczasowa, uśmiecha się baron, nic poważnego. Tym lepiej dla pana, mówi Delfina, ale najwyższa pora, byśmy dowiedzieli się tego, czego nie zechciał nam pan powiedzieć poprzednio. Za dużo chcecie wiedzieć, wzdycha baron. A gdybym tak podwoił wam pensję? Pani Merlot już otwiera usta, by ze wzruszeniem dziękować, lecz Delfina jest szybsza. Chcemy wiedzieć, jaki jest sens naszej pracy, po co ją wykonujemy, co z niej wynika, co ma wspólnego z pańskim życiem i śmiercią. Baron wzdycha ponownie. Pan Anselm, oburzony zachowaniem Delfiny, miałby ochotę wtrącić swoje dwa słowa, lecz baron go powstrzymuje. Spokojnie, Anselmie, mówi. Panna Delfina ma rację. Jest nie tylko ładna, lecz również inteligentna. Chciałbym wiedzieć, czy pozostali myślą tak samo. Pozostali z westchnieniem spuszczają wzrok. Nie bardzo wiedzą, co należałoby powiedzieć. Nie mogą jednak wystąpić przeciw Delfinie. Dobrze, ulega baron. Powiem wam wszystko. Na razie jednak nic nie może powiedzieć, ponieważ nadciąga 24 dyrektorów generalnych jego banków w towarzystwie 24 asystentów z teczkami pod pachą. Idą trójkami, krokiem defiladowym z postanowieniem, że staną przed baronem osobiście, twarzą w twarz. Tłum rozstępuje się, by umożliwić im przejście, otaczają barona z groźnym wyrazem twarzy. Dyrektor generalny Banku Lamberta z Singapuru, jako senior grupy, wyznaczony na przedstawiciela wszystkich 24, mówi: Panie baronie, czy moglibyśmy porozmawiać bez świadków? Baron z wyrazem zdziwienia przygląda się każdemu z osobna. Nie odnosi wrażenia, że odczuwają radość z jego ponownych narodzin. Dlaczegoż to? Anselmie, mówi, odprowadź pannę Delfinę i jej przyjaciół na poddasze. Za chwilę do nich przyjdę. Wszystkim pozostałym, paniom i panom, składam swoje najgorętsze wyrazy podziękowania i serdecznie ich żegnam. Jak państwo widzą, czeka mnie konferencja służbowa. A więc jesteśmy sami, czyli jest nas tylko 49. Kto prosi o głos? Ja, zgłasza się dyrektor generalny z Singapuru. Proszę. Będę mówił krótko. Będę wręcz tylko pytał. Dlaczego ma pan dwoje uszu? Wydaje mi się, że mam do nich prawo. Koty też mają ich dwoje. Do kogo więc należało ucho przesłane nam przez bandytów? Do mnie. W takim razie miał pan troje uszu, nie dwoje. Wie pan? A niech pan pokaże dłonie, jeśli pan łaskaw, przerywa mu dyrektor generalny. Baron wykonuje polecenie i sam się im przygląda. A to dopiero. Obcięty palec odrósł w całości i sterczy na swoim miejscu, jak gdyby nigdy nic. Dlaczego ma pan 10 palców? Napiera egzaminator. A pan ile ich ma? A panowie? A papież ma ich mniej czy więcej?
Proszę zostawić w spokoju jego świątobliwość. Pan jest oszustem. Przyznaję, stwierdza z uśmiechem baron Lamberto, że to, co się zdarzyło, jest wielce dziwne i niezwykłe. I słusznie, przerywa mu ponownie dyrektor generalny Singapuru. Jeśli chodzi o nas, to nie uznajemy w pańskiej osobie barona Lamberta, właściciela i prezesa zarządu reprezentowanych przez nas banków. Kim więc jestem? To już pańska sprawa, szanowny panie. Pański dowód osobisty nas nie obchodzi. Co do zniknięcia barona Lamberta, to będzie pan składał zeznania przed policją. Właśnie tak, odpowiada churalnie pozostałych 23 dyrektorów generalnych. 24 asystentów nie omieszka z pewnością zanotować i tej ważnej odpowiedzi. Baron Lamberto się uśmiecha. Nie na myśl o odpowiedzi, ani też o udziale policji. Przyszło mu do głowy coś zupełnie innego. I to coś wywołuje uśmiech na jego twarzy.